Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na trzeci odcinek z gry Dungeon Souls. Tym razem zupełnie inna postać, bo niestety obraziłem się na nekromantę, który ostatnio nie był w dobrej formie. Biorąc pod uwagę to, że zginął po kilku minutach, to się nie mogło zdarzyć. Zatem nekromanto, sorry stary, ale dzisiaj biorę kogoś innego z ekipy i mam jednego faworyta, a będzie to, moi drodzy, złodziej, który według opisu jest najszybszy ze wszystkich, fastest of all, i ma wysoką szansę na trafienie krytyczne, higher critical chance, co mnie bardzo cieszy, bo może być to niesamowite combo, które pozwoli mi bardzo szybko i sprawnie likwidować przeciwników. Zatem, zanim rozpoczniemy rozgrywkę, to jeszcze przypomnijmy jego skille, a w zasadzie omówmy je. Dagger Throw, czyli rzut sztyletem, który będzie podstawowym atakiem pod lewym klawiszem myszki, dodatkowo Thief Bomb, który można użyć pod klawiszem Q, czyli po prostu bomba rzucana w przeciwników, i jeszcze Invisibility, czyli niewidzialność na jedną sekundę, ale tak naprawdę nie wiem, czy ja będę to wykorzystywać, bo to jest tylko jedna sekunda, trochę mało jak dla mnie, więc no cóż, oleję to po całości i, moi drodzy, zobaczymy, jak poradzę sobie z innymi skillami, więc rozpocznijmy rozgrywkę, bo to jest zupełnie świeża postać. Grałem nią pół minuty, więc o wiele za mało. Biorę sobie Thief Bomb i spróbujmy. Wow, niezłe, naprawdę mocne. I moje ataki, takie szybkie. O, pierwsze koty za płoty można wbijać do sklepu, tylko że szkoda, że nie mam hajsu. 5 bonusowych punktów obrony, wow. Cut spell i szansa na podwójne obrażenia. Chyba to jest naprawdę dobry przedmiot. 30%, 30% to jest naprawdę dużo, więc no cóż, jeżeli tylko będę mieć możliwość, to, moi drodzy, wezmę sobie ten przedmiot, ale oby nie zginąć, zobaczcie. Zostałem zaatakowany przez cokolwiek i tak naprawdę już nie mam jednej trzeciej punktów zdrowia, ale widać, że jak atakuję, to odzyskuję te punkty, więc bardzo dobrze. Nie, moi drodzy, żartuję. Mam te punkty odzyskiwane, biorąc pod uwagę to, że w moich pasywkach mamy tam odzyskiwanie punktów zdrowia kilka na sekundę, tak bardzo mało, ale powinno wystarczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Są monety, za chwilę będę mógł kupić sobie ten pierwszy przedmiot. I swoją drogą, ostatnio miałem coś niesamowitego, bo znalazłem gdzieś przedmiot, który pozwalał mi zakupić dwa przedmioty w sklepie. To jest naprawdę mega mocne. A swoją drogą, wydaje mi się, że jest nawet szansa na to, żeby zakupić i trzy przedmioty, żeby za każdym razem, kiedy wbijam do sklepu, a mam na to hajs, kupić trzy przedmioty, jakie tylko są. To by było niesamowite. Ale nie wiem, czy uda się to zrobić. A jak do tej pory, no cóż, jest to bardzo rzadki przedmiot dla mnie, więc będę musiał liczyć na ucz szczęścia, zobaczymy. O nie. Ta kula mogła być śmiercionośna, ale całe szczęście, że miałem tutaj miejsce, żeby się schować przed nią, no i również przed tą. Specjalnie będę te pułapki odblokowywać, bo biorąc pod uwagę to, o nie, że one mogą tak łatwo mnie zabić, to, moi drodzy, trzeba przed tym cholercem uciekać czym szybciej, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby znowu była taka wtopa jak ostatnio. No i spróbujmy. Damage, taki podstawowy. No dobrze, okej. Nie mogę sobie pozwolić na to również, żeby tacy randomowi przeciwnicy zrobili mi krzywdę. No i czym szybko da się, to musimy zniszczyć sobie tych wszystkich przeciwników, którzy są przy pierwszej pieczęci. No nie, przy drugiej, przepraszam, bo troszeczkę się, moi drodzy, zagmatwałem, ale nie ma co się przejmować. Wiecie, ja się deczko stresuję dzisiaj, to jest nowa postać, którą muszę ogarnąć na nowo, bo każda z nich ma zupełnie inną podstawę rozgrywki. I to tak naprawdę jest bardzo ciężko, jak się przyzwyczajmy do jednej, bo swoją drogą, ja już mega się przyzwyczaiłem do tego, że nekromanta ma te swoje truposze i tak naprawdę one wykonują za niego czarną robotę. No a tutaj muszę liczyć na swoje umiejętności, szczęście i mega przedmioty, które uda mi się ogarnąć. Spróbujmy. Dagger throw that deals 100 damage. Okej, 120. Bardzo mi się to podoba. 120 damage'u, o 20 więcej. No okej. Możliwe, że będzie o wiele przyjemniej. I tutaj mamy zieloną skrzynkę. Okej. Cursed chest, moi drodzy. Wow, o Boże. Dobra, biorę. Biorę, zaraz wam przeczytam, co tu się wydarzyło. I jeszcze bierzemy to.
Jezu, moi drodzy, no tak, 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 tak. Ja muszę stąd uciekać. O nie, mamy Redeemera. Yeah, udało się. I teraz tak. To jest przedmiot, który powoduje, że mam zwiększoną prędkość, ale Redeemer spamuje się od razu po aktywacji wszystkich moich pieczęci, więc to będzie totalna tragedia. Ale cóż, wybrałem sobie to, biorąc pod uwagę, że będę mieć o wiele, naprawdę o wiele większą szybkość, a to jest druga zielona skrzynka? Co tym razem? What? Dlaczego to jest tutaj na mega pokuszenie dla mnie? Ja po prostu nienawidzę dostawać takich rzeczy w grach, no bo zawsze mnie strasznie kusi, żeby ich używać. No ale cóż, skoro one tu są, to warto spróbować. Zobaczmy drugą skrzynkę. You hearing fear? No, chyba niestety nic z tego, bo nie mogłem zabrać drugiego przedmiotu. No nic! Ale przynajmniej wiem, jak to działa i moi drodzy, jak ja szybko biegam. Strasznie. I dzięki temu można uniknąć wszystkich kolców, naprawdę wszystkich kolców. Fajnie by było jeszcze ogarnąć sobie jakiś złoty klucz, ale niestety chyba nie teraz, no bo jak widać, nie ma tutaj nic przydatnego. Ale może za chwilę się coś ogarnie, zobaczymy. Co my tu mamy? Bonus defense, HP every 3 seconds when standing on blood i magic damage. Magic damage dla tej postaci jest totalną pomyłką, bo widać, że ona ma tylko ten podstawowy damage taki fizyczny, więc nawet nie ma sensu brać tego przedmiotu. A z racji tego, że plus 3 obrony byłoby naprawdę spoko, to ja sobie wezmę to. No bo każdy kolejny punkt obrony będzie zmniejszać obrażenia, jakie mi zostaną zadane, a dzięki temu nie będę się musiał przejmować, no bo mam tylko 58 punktów zdrowia. Okej, lecimy dalej i zabijmy tych przeciwników, którzy są tutaj. Szkoda również, że nie mam tego srebrnego klucza, bo mógłbym sobie ogarnąć tą skrzynkę. Ha. Tą pieczęć zostawię sobie na sam koniec. Okej, to sobie również odblokujemy. No i lećmy do kolejnej, która całe szczęście nie ma tutaj już nic na pokuszenie dla mnie i nie muszę się w ogóle przejmować. I z racji tego, że dość szybko poszło, więc zostały mi tylko dwie. Ta na koniec, żeby pamiętać. No i moi drodzy, przedostatnia. Okej, jeszcze ty kolego tutaj. Fajnie by było kolejny poziom dostać, żeby miał jeszcze szybsze obrażenia. Ale to może za chwilę, bo troszeczkę mi tych punktów brakuje. Watch out i mamy. Dobra, chyba nie zdążę wszystkich zabić, ale... O Jezu! Z taką szybkością mi się straszliwie udało! Naprawdę, fuks! Tyle było! Tyle było, już by mnie dopadł, zabił i byłby po prostu koniec rozgrywki. Okej. Widzę, co mi tu, stary, przygotowałeś. Mamy w końcu srebrny klucz, ale co tu jest? Szansa na to, że atak stworzy ogień. O kurczę, nie przepuszczę tego przedmiotu. Orbiting spout, orbiting eyeball that shoots blood and deals 2 damage. To miałem ostatnio, ale moi drodzy, to 50% szansy na to, że mój atak stworzy ogień, to jest po prostu niesamowite, bo mogę dawać overtime damage. Co mi jest bardzo na rękę, biorąc pod uwagę to, że dzięki temu moi przeciwnicy będą ginąć w każdej sekundzie, jak ja od nich odejdę. To jest niesamowity przedmiot. O Jezu. Nie chcę znowu zginąć od tej durnej kuli, a coś tu się... Wow! Mocny, strasznie. Coś tu się, cholera jasna, zblokowało. Wow, tam była kolejna pułapka i ja jej nie zauważyłem. Całe szczęście, bo bym znowu zginął jak totalny lamer. No ale okej, jest dobrze i się nie martwię. Zbieramy tu wszystkie monety, przedmioty, no i spróbujemy ogarnąć. 5 pieczęci. Ło, stary, nie przeginaj, proszę cię. Strzał krytyczny i w końcu pierwsza ampułka ze zdrowiem, bo nie mogłem się tego doczekać. Kurczę, strasznie dzisiaj słabo z tym zdrowiem. No ale cóż, taka postać, bardzo szybka, ale ma swoje minusy oczywiście. Wow, niezła szybkość ataku. Wow, nie spodziewałem się, moi drodzy, co my tu mamy? Wow, new item recipe. Bardzo się cieszę, receptura na kolejny przedmiot, który będzie można stworzyć w Arcane Forge. Cudownie, cudownie. Korzystajmy z chwileczki odpoczynku, plus dodatkowy punkt ataku. A mogłem sobie to zostawić na koniec, kurczę. Trochę zepsułem, no ale to nic. Kolejna miksturka energii, to sobie teraz wykorzystam. Okej.
tą pieczęć zostawię na koniec. Watch out! Durna kula. Wow! Spoko. Skoro to jest na końcu, to ja sobie przejdę jeszcze tutaj. Okej. I muszę zabić wszystkich przeciwników, bo chciałbym punkty doświadczenia, które dla mnie tutaj zostały, bo potrzebuję. Potrzebuję naprawdę mocno ogarnąć sobie moje ataki. Ile ja mam już tutaj? 140. No, lepiej niż na początku, o wiele szybciej zabijam przeciwników. A muszę naprawdę się podleczyć, wyekspić i w ogóle wszystko na raz, bo zaraz przecież będzie... Wow, walka z bossem. Stary, proszę cię. Ła! Uniknąłem ataków. Bardzo się cieszę. No i muszę się pozbyć tego gnojka. Okej, wpadamy tutaj. I mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Ła, trzeba było wykorzystać tą miksturkę leczenia. I mam, o Jezus, kolejny schemat. Cudownie, po prostu bardzo się cieszę. Okej. A new recipe was added. Dziękuję. No i dodatkowy punkt do ataku, standardowo jak wcześniej. Ach, double your speed, but rhythm responds immediately after last. Ach, moi drodzy, nie lubię tego, ale trudno, jak już wziąłem. No cóż, nic konkretnego mi naprawdę nie dało, ale to jest tylko moja głupota i chciwość. Wow, stary, nie przeginaj, proszę cię. Ale on jest mocny, kompletnie nie mogę sobie z nim poradzić. I jest ich więcej, a to mnie strasznie smuci. Ła, kolejna receptura. O, jakiś mega naszyjnik, świetnie wygląda. No i spróbujmy się szybko tymi panami zająć. Redeemer, o Boże, muszę uciekać. Jej, udało się. Forbidden Library, wow. Moi drodzy, drugi poziom. I tam jest sklepik, więc chciałbym sobie do niego ogarnąć. Kolego, gin, proszę cię. 50% szansy na to, że przeciwnik eksploduje podczas ataku. A nie, że eksplozja będzie podczas ataku. O kurcze. A to? Stronger knockback, a tutaj HP every 5 seconds. O, okej. Medical herb, proszę bardzo. Bo ja wolę mieć punkty zdrowia cały czas odnawiane. Bo zależy mi na tym, żeby naprawdę nie zginąć dość szybko, tylko troszeczkę dzisiaj ugrać. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Okej, pierwsza pieczęć. Ha! I kolejny poziom. Siódmy już. Wow, mocno leje tutaj, ale nie ma co się martwić, bo spokojnie sobie jakoś z nimi poradzę. I to tylko truposze zostały i ty, kolego. Cały czas jakby uderzam tylko tym lewym przyciskiem myszki. Nie używam na dobrą sprawę tego prawego przycisku myszki, czyli mojej bomby. Co mnie nieźle dziwi, bo tak naprawdę ona mi się wydaje nieźle mocna. No ale cóż, ja mogę. Tak już się przyzwyczaiłem z tą postacią. O wiele przyjemniej mi się atakuje właśnie tym szybkim atakiem moimi nożami. No i kolejna receptura. Na łuk. Świetny. Taki złoto-brązowy. Bardzo przyjemnie wygląda. No i coś dziwne, że mam tutaj właśnie tak mało tych pieczęci w tak długim czasie, który znajduje się w tym poziomie, ale spoko. Za chwilę to nadrobimy. Chłopaki, kładźcie się na ziemię, bo ja się spieszę ze wszystkim, ale jak widać troszeczkę mi to opornie idzie. Bierzemy kolejny poziom. No, w zasadzie się zastanawiam. Dobra, nie ma co, ładuję w ten totalny atak, ale szybkość, wow, niezła. Świetnie to wygląda. Strasznie dużo monet, a to co za cholerstwo? Nic dobrego. Jakiś mały ludek, którego i tak nie mogę zabić. No i przedostatnia pieczęć. Za chwilę będzie ta ostatnia, którą aktywuję, no i trzeba uciekać. I wydaje mi się, że już w końcu to będzie walka z bossem. Mam nadzieję, że sobie poradzę. O, jeszcze jedna pieczęć. Nie pieczęć, tylko receptura. Boże, ile ja tego dzisiaj dostałem, naprawdę? Aż tyle? Dobra. Tych panów to sobie zniszczę. Mamy atak... Yeah! Dobra, i trzeba będzie stąd się zawijać, stary, dzięki. Jest! Merlin! O Boże, moi drodzy. Czyli tak, jestem w bibliotece. I did wonder where it went. No i spróbujmy zabić Merlina. Wow, ale mnie koszą. Jezus! Jego ataki. Masakra jakaś totalna. Mocny strasznie. I ma jeszcze swoich tutaj popleczników, niestety. A ja, no cóż. O, stary! Naprawdę?
Wow! No nie spodziewałem się, że to tak szybko się zakończy, ale moi drodzy... O Jezu. To była trzecia rozgrywka w Dungeon Souls. Wow! Chyba kolejny raz będę musiał zabrać sobie tego złodzieja do następnej rozgrywki, bo bardzo mi się spodobał. Mimo tego, że ma bardzo mało punktów zdrowia, to ja i tak jestem zadowolony z tej rozgrywki, biorąc pod uwagę to, że świetnie się bawiłem. No i moi drodzy, szkoda tylko, że wziąłem sobie tą zaklętą skrzynię, bo bez tego byłoby o wiele przyjemniej, nie musiałbym się tak denerwować i rozgrywka byłaby troszeczkę wolniejsza. Ale cóż, wiecie już jak to działa i mam nadzieję, że następnym razem pójdzie o wiele lepiej. Dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, pozdrawiam, cześć!